Serdecznie witam na dzisiejszym szczególnym posiedzeniu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Witam w rozszerzonym gronie, ponieważ dzień jest uroczysty i szczególny, bo powitanie przede wszystkim już wszyscy razem kierujemy w stronę pana profesora Andrzeja Brzeckiego, który jest kierownikiem naukowym dzisiejszego spotkania, a jednocześnie obchodzi jubileusz 90-lecia, aż się sam zacinam, urodzin. I zdrowia, i dobrego samopoczucia, panie profesorze, a o tej aktywności pana profesora nieustającej, to parę słów potem powiem, to ja osobiście życzę, żeby ona trwała, żeby nas inspirowała tak jak do tej pory i żeby naprawdę pan profesor w tym się czuł bardzo dobrze. I w imieniu moich współpracowników, w imieniu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego chcielibyśmy panu profesorowi chociaż symbolicznie wręczyć ten bukiet dojrzałych róż z ogromnym do tego jeszcze emocjonalnym dodatkiem, panie profesorze. To nie tylko jest jubileusz, uroczystość, spotkanie, zgromadzenie. To jest duży emocjonalny wkład i nas, i wszystkich w to, co dzisiaj się dzieje. Wszystkiego najlepszego, panie profesorze. Jeżeli pan profesor pozwoli, chciałbym przeczytać, państwa proszę o zajęcie miejsc, chciałbym odczytać list, który do pana profesora Brzeckiego kierują władze uczelni, władze Akademii Medycznej. Dalsze życzenia za chwilę. Mam dla pani też arszluch. Tak, dalsze życzenia za chwilę. Proszę bardzo. Panie pańszliwca. Pani Kryśka. To jest Uranicka. Tak. Tak? Tak. Gaje mają do samego. Dzisiaj rządzi posiedzeniem pan profesor Brzecki. Ja nie mam nic do gadania. W związku z tym, jeżeli mogę, panie profesorze, chciałbym odczytać list dzisiejszego spotkania, dzisiejszej uroczystości. Wielce szanowny panie profesorze, z okazji doniosłego jubileuszu 90-lecia urodzin proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji oraz życzeń dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności, które mam przyjemność złożyć w imieniu całej społeczności akademickiej, naszej uczelni oraz własnej. Jest pan czcigodny, panie profesorze, współtwórcą Wrocławskiej Szkoły Neurologii i zasłużonym nauczycielem akademickim. Kierując przez 20 lat katedrą i kliniką neurologii naszej uczelni, stał się pan profesor mistrzem, promotorem i wychowawcą wielu neurologów, pozostając wciąż i nadal aktywnym uczestnikiem życia naukowego Wrocławia. Za tak wiele dobra, które pan uczynił dla naszej uczelni, jej pracowników i studentów, a przede wszystkim dla chorych, przywracając im zdrowie, nadzieję i radość życia. Ad multos annos, panie profesorze, z wyrazami głębokiego szacunku i poważania prorektor do spraw klinicznych, pan profesor doktor habilitowany Jerzy Rudnicki. Teraz, proszę państwa, jest czas na składanie. Dziękuję. Zabieramy te kwiaty. Dużo nie wystanie na razie. Nie, 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 nie,
niech ktoś zobaczy. Pani moja kleja. Zawsze. Parę tego. A wam, a wie pani, że nawet miałem robotę z drogi? Ale dziękuję, że pani przybyła. Ja naprawdę jestem antyuroczysty. Pani powie, pani Kasi, że się ucieszyłem. Koleżanka nie? Wszystkiego dobrego. Daj, dziękuję bardzo. Naprawdę. Palinka, wiesz, nas uwiecznie? No. Witam. Wytworny neurolog, praktyka zbywa. Tak, pani myśli? Zawsze pani doda. Tak. Trzymajcie się. Możemy być wszyscy razem dzisiaj, ale i znowu muszę się powołać na kierownika dzisiejszego posiedzenia, pana profesora. Trzonem dzisiejszej uroczystości jest będą rozwinięte następnie przez panią docent Małgorzatę Wilińską, przez panią docent Marię Ejmer. Podczas jednego spotkania czy konferencji przedstawić szczegółową działalność naukową pana profesora z zaburzeniami widzenia. Na ten temat parę słów będę chciał powiedzieć, dlaczego to powiem potem. Trochę się przy tym uparłem. Dziale, który można nazwać neurooftalmologią. Tutaj jest wydawnictwo Akademii Medycznej Doktorskiej pana profesora Brzeckiego, bronione w 1900. Przypominają pojęcia albo zapomniane. Mianowicie tutaj mamy taką pracę, która dotyczy oczopląsu utajonego,
który polega na tym, że przy przymknięciu jednego oka pojawia się obuoczny, szarpany taki oczopląs, którego amplituda jest większa przy patrzeniu w stronę oka. Przykładem jest podwichnięcie soczewki pourazowe. Uwaga, że nie zawsze nasze stuprocentowe przekonanie o tym, że mamy do czynienia z dość takim objawem ważnym, symptomatycznym, będziemy się temu nadal przyglądać. Proszę dalej. No i teraz mówiliśmy o neuropatologii. Tutaj mamy naszego jubilata, oczywiście pani doktor Józefa Dąbrowska, pani Małgosia Szenborn, która tutaj jest na sali, pani Kazia Komisaru i pani Regina, ze względu na bardzo rygorystyczne przepisy sanitarno-epidemiologiczne, nie było w taki sposób skumulowane w takich trzech piśmienną, ponieważ nie chciałabym zmienić żadnych tytułów prac ani ich do obiektywizacji zaburzeń klinicznych oraz przebiegu procesu leczenia, stanowią bardzo istotną składową działalności twórczej pana profesora Brzeckiego. Mózgu, która występowała w badaniach doświadczalnych, które były prowadzone w ramach habilitacji, stały się jak gdyby początkiem zainteresowania asymetrią funkcji półkul mózgowych, które można, jest charakterystyczny dla prawej półkuli mózgu, przedstawia uśmiech, przedstawia zainteresowanie muzyką i artystycznymi przykładami, natomiast bankier z żoną, tutaj już widzimy na twarzach postaci emocje takie bardziej negatywne, a postacie zajęte są liczeniem. Można na pewno było powiedzieć lepiej, ale się wszyscy doskonale rozumiemy i pan profesor nas rozumie również, taką mam nadzieję. Jeszcze raz bardzo... Lepiej powiedzieć nikt by nie mógł. Lepiej powiedzieć by nikt nie mógł. Dziękuję bardzo panu profesorowi za tyle uwagi i tak pięknego, że tak powiem, no wykładu można powiedzieć, czy też przypomnienia, jak pan chce. W każdym razie serdecznie dziękuję. Oczywiście to dotyczy pani docent jednej, pani docent drugiej, czy jednej i drugiej. Nie ma pierwszej i drugiej, obydwu pań i całego zespołu, który wspomagał jak dzisiejsze posiedzenie. Uroczystości. Ale nie w tym wymiarze. W tym wymiarze. Jak już nie pan profesor wydał do tablicy, to ja jeszcze wstrzymując państwa, które też chciałem powiedzieć, bo mówiłem tak prosimy trochę, dyrektorem się bywa, albo jest się od czasu do czasu, a dyrektorem się rozstaje. Mam nadzieję, że państwa pamięci, że kiedyś wrócę do bycia doktorem, a to wszystko zasługa pana profesora i was, kolegów, którzy ze mną byli wtedy w Nice. Tam się wychowałem, więc dziękuję. Zapraszamy. Naprawdę przedstawienie takiej fizjologii, patologii. To jest fajnie. Nie patrzyłem, ale też nie patrzyłem.
przepilnować. Przepilnować. Ja rozumiem, daleka widzę, tak? A te krople? No to tu jest recepta. Dobra.